Miałem nie tak dawno takie przeżycie, że bardzo mocno wkurzałem się na pewne osoby z powodu ich słabości, których doświadczałem. I w pewnym momencie ten gniew, to, to wkurzenie już było tak duże, że zacząłem sobie zadawać pytanie: dlaczego mnie to tak irytuje? Dlaczego aż tak bardzo to na mnie wpływa? I odkryłem, że tak naprawdę ten mój gniew, ta irytacja jest spowodowana tym, że te słabości owych ludzi bardzo dużo pokazują mi moich słabości, takich samych, takich samych, albo że w ich słabości odkrywam tak naprawdę jakiś mój niedostatek, jakiś mój lęk, jakąś moją obawę. I dlatego tak bardzo mnie wytrącały te słabości tych ludzi, ale w nich zobaczyłem, Siebie, zobaczyłem, co jest słabe we mnie, co jest nieuporządkowane we mnie. Tak rozumiem to słowo, które dzisiaj pisze święty Jakub. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego i nie, nie osądzajcie się jakoś, bo sędzia stoi blisko, sędzia stoi u drzwi. Co jest sędzią, który nas osądza? Sędzią tak naprawdę są nasze słowa, nasze reakcje. Jeśli widzisz, że, że ktoś Cię wkurza, irytuje, jakoś tam na Ciebie wpływa, jeśli wypowiadasz jakieś słowa krytyki, osądu, oceny drugiego człowieka, to wiedz, że w, te, w samych tych słowach, w samych Twoich reakcjach już jest osąd Ciebie. Bo tak naprawdę to Twoje słowa, Twoje reakcje, one sądzą Ciebie, to znaczy one Ci pokazują prawdę o Tobie, prawdę o Twoich słabościach, prawdę o tym, co jest w Tobie. To nigdy nie jest tak, że, że ten osąd przychodzi jakoś z zewnątrz, ale. Ale my go możemy zobaczyć właśnie w, w sobie, w naszych reakcjach, w tym, co, w co mówimy, co myślimy o innym człowieku, w tym, jak reagujemy na drugiego człowieka. Oczywiście możemy powiedzieć, że to, to o nim jest, ale tak naprawdę te wszystkie nasze reakcje mówią o nas samych, o tym, z czym my sami mamy wewnętrzny jakiś kłopot, z czym my sami sobie nie radzimy, co jest naszą osobistą bolączką.